Witam ponownie wszystkich na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj Wam pokażę sałatka niskokaloryczna 5 minut z tuńczykiem. Zapraszam do oglądania. Chcę Wam pokazać, jak się robi sałatkę z tuńczyka. Bardzo szybko, w 5 minut jest zrobiona. Tu my mamy kupiony sałat mix. Jest różny, ja kupiłam akurat z roszponką. Mała puszka 130 g tuńczyka. Potrzebujemy do tego dwa jajka, małe pomidorki, kawałek cebulki czerwonej i ogórek. To my mamy już przygotowane. Teraz my kroimy ogórek. Ogórek kroimy taki właśnie plastereczki. I sałatkę będziemy już mieć w tej miseczce, które właśnie mam już wysypane. Sałatka nie będzie mieszana, tylko polana sosem. Rozrzucamy po całej miseczce. Teraz my kroimy cebulkę. Takie piórka cebulkę robimy. Cienkie. I też rozdzielamy. Następnie kroimy pomidorki na pół. I jeszcze raz na pół. Układamy sobie ładnie pomidorki. Mam takie cztery małe pomidory, to wystarczy na tą sałatkę. Składniki zawsze opisuję w opisie. Sałatka jest z witaminami, niskokaloryczna, na wieczór, na kolację jest po prostu niesamowicie pyszna. I teraz kroimy jajko. Jajko kroimy też na taki właśnie na pół i jeszcze raz na pół. I też dwa jajka nam wystarczy na tą sałatkę. Teraz my będziemy rzucać tuńczyka. Ja z puszki wylałam olej i rozrzucamy tuńczyk po całej miseczce. Można go troszeczkę więcej rozdrobnić. Ja zrobiłam w taki sposób. I teraz robimy sos do naszej sałatki. Pół cytrynkę wyciskamy. Wlewamy sobie do miseczki. Dodajemy soli, pieprzu i małą łyżeczkę, może być białej cukier, ja mam taką brązowy cukier. Dolewamy tutaj oliwę z oliwek. Tak dwie strzyłyżki, nie więcej. I dobrze wymieszać. Ja dodam pietruszki, mam zamrożoną. Można dodać pietruszkę, koperek, co macie w domku. I mieszamy dobrze. Polewamy na całą naszą sałatkę. I sałateczka nawet mniej niż 5 minut jest przygotowana. I nasza sałatka już jest gotowa. Robię często ją na kolację, na imprezę. Jak Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.